Państwo nie widzą, ale ja widzę stok narciarski. A to, co Państwo widzą, to widzą Państwo Międzyrzeckie Jeziorka. No a znacznie bliżej jedna z pań, która to organizuje. Z kim rozmawiam? Marta Muszyńska, Międzyrzecka Grupa Biegowa. Międzyrzecka Grupa Biegowa, co ma wspólnego z wodą dzisiaj? Bardzo dużo ma wspólnego, ponieważ za chwilę członkowie tej grupy, ale i też zaprzyjaźnieni klubowicze z Red Lion Club oraz pogotowia wodnego, ochotniczego, wejdą do wody po to, żeby się trochę powygłupiać. Wszystko na rzecz WOŚP oczywiście. Przerębel, Stołpno wywierciło nam w kształcie serca, więc wszystko tematycznie się zgrywa. No jeszcze pracują nad tym. Tak, ale jeszcze chwila, rozgrzewka i wchodzimy. Ale mi się to w sumie podoba. Myślę, że to trochę potrwa. Cierpliwości. Powoli, na pewno wejdziemy dzisiaj. Akcja, warto jeszcze raz zauważyć, że pod znakiem WOŚP-u. Tak, pod znakiem WOŚP-u już po raz drugi. Tutaj obok widzę co? Poczęstunek? Wiem, że będzie ognisko, już się rozpaliło. Będzie ognisko, jak zwykle coś przygotowaliśmy na ząb słodkiego dla każdego, kto wrzuci jakiś datek do puszki. No i tak na koniec podsumowanie akcji. Tu chodzi o morsowanie, prawda? Za moment do tej zimnej wody wejdziecie. Chodzi o morsowanie, chodzi o dobrą zabawę, chodzi o dzielenie się radością, o współpracę i ogólnie morsujemy z głową dzisiaj. Pani odważnie wchodzi do tej wody? Dzisiaj niestety nie mogę wejść, ale normalnie tak. Dzisiaj jest taka wyjątkowa sytuacja, że właśnie z Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i pod tym hasłem właśnie dzisiaj taką robimy grubszą akcję, czyli właśnie można wylicytować różne rzeczy, tak jak koszulki, czapki, kominy i tak samo jakieś pyszne ciasta dziewczyny przygotowały, także można skorzystać i tym samym sposobem właśnie wpłacić pieniążki na tą Wielką Orkiestrę. No, ta grubsza akcja, żeby tak w centymetrach, to 15 centymetrów lodu, słuchaj. 15 centymetrów lodu, tak. Bardzo fajna sprawa, można się schłodzić i wszystko idzie na zdrowie. W Międzyrzecu jest grupa zapaleńców, którzy lubią tego typu sport? Tak, tak. Teraz to się troszeczkę rozprzestrzeniło, także z sezonu na sezon coraz więcej ludzi praktykuje właśnie ten sposób właśnie hartowania ciała i ducha.